Witam Państwa bardzo. Dzisiaj będziemy mieli prezentację na temat astrobiotechnologii, syntetycznej astrobiologii, czy też egzobiologii przemysłowej i przemysłowego wykorzystania organizmów ziemskich zmodyfikowanych w kosmosie oraz pozaziemskich organizmów i materiałów biologicznych od strony prawniczej. Jest to temat, tak szczerze powiedziawszy, nietypowy, dlatego że astrobiologią najczęściej zajmują się biologowie, fizycy, biolodzy, fizycy, zajmują się tym geolodzy i różne dziedziny nauk przyrodniczych głównie. Rzadko kiedy humaniści, a już kompletnie nigdy praktycznie, prawnicy. W prawie jest taka pewna niepisana zasada, szczególnie w prawie kosmicznym, że jeżeli coś jest za ciężkie lub temat powoduje zdecydowanie więcej problemów niż go rozwiązuje, to należy tego zakazać. Oczywiście nie jest to pisana zasada i jest sporo akademików, którzy się z tego wyłamują, a najwięcej ich jest ze Stanów Zjednoczonych, tak swoją drogą, jeżeli już wchodzimy na temat prawa kosmicznego. Natomiast będzie tutaj pewna ilustracja tego, w jakim stanie jest obecnie prawo kosmiczne i pewne regulacje krajowe oraz prawo patentowe w stosunku do biotechnologii i astrobiologii, bioprospektingu. Natomiast też będzie wskazanie paru problemów, jakie tworzą właśnie te luki i brak rozwiązań prawnych i brak w ogóle odniesienia się do pewnych tematów. Właśnie tutaj, tak jak powiedziałem, jak ma się astrobiologia do prawa? No, ma się tak średnio. Ogólnie astrobiologia jest poruszona tylko raz w międzynarodowym prawie kosmicznym. Potrafi być powtórzona w niektórych przepisach krajowych, na przykład Stanów Zjednoczonych, jednak poza tym nigdzie ona nie występuje. Jeszcze występuje oczywiście w prawie Unii Europejskiej, na przykład w temacie importu, między innymi, że nie występuje określenie materia pozaziemska jako produkt importowy, ale to jest po prostu taka omyłka biurokratyczna, że tak to nazwę. Po prostu ktoś tego nie zauważył, kiedy było opisane, że to może dojść i to nie jest luka zakazująca, ani nie jest to brak zaadresowania. To jest po prostu pominięcie tego wszystkiego. Więc astrobiologia do prawa, jakby to powiedzieć, najczęściej się to pojawia w fantastyce, rzadko w futurologii, żebyśmy omawiali prawo związane z astrobiologią. Najczęściej z astrobiologią są kojarzone właśnie wytyczne COSPAR dotyczące na przykład kontaktów, znaczy napotkania, możliwości napotkania organizmów żywych lub jeszcze częściej zanieczyszczenia ziemskimi organizmami jakiegoś obszaru badawczego, na przykład tam, gdzie występuje woda i takie organizmy mogłyby się rozwinąć, tak naprawdę skazując w dużej mierze badania planetologiczne, szczególnie biologii planetarnej, na klęskę. Więc ogólnie niewiele ma do tego, ale głównie dlatego, że to jest nauka badawcza i jeszcze nie zyskała, jakby to powiedzieć, takich konkretnie przemysłowych i społecznych aspektów. Oczywiście mieliśmy już przypadek między innymi sondy Bereshit, która się roztrzaskała o powierzchnię Księżyca i miała na pokładzie niesporczaki. Natomiast tam dochodziły właśnie tematy tego właśnie, czy one były zarejestrowane, czy w ogóle to było zgłoszone, ale poza tym nie było żadnych reperkusji prawnych co do tego. Po prostu gdzieś brakowało przepisu, gdzieś, a innym brakowało wyobraźni co do tego, co się dzieje. Więc dobrze. Co po pierwsze powinniśmy kojarzyć z astrobiologią i czy nawet tą przemysłową? Po pierwsze to jest znalezienie życia poza Ziemią lub, no tutaj nie będę się kłócił, którą definicję życia będziemy stosować, czy to będzie ta definicja obecna, trzyfilarowa life, czy czterofilarowy live. Nie jestem biologiem, zostawiam ten temat do dyskusji biologom, aczkolwiek zawsze się będę chętnie przyglądał, ponieważ
Szczególnie pokażę Państwu potem dlaczego, ale na chwilę obecną powiem, że głównie dlatego, że właśnie postęp w nauce bardzo często trafia prawo patentowe lub ogólnie prawo z nienacka i często regulatorzy są albo przerażeni, albo tworzą regulacje dość niedostosowane do realiów, czy to zmieniającej się technologii, czy to odkryć, czy to jak w przypadku właśnie prawa patentowego, pewne wyjście poza schematy starych właśnie technik rzemieślniczych, które były podstawą prawa patentowego, czyli na przykład technologie komputerowe i technologie i biotechnologia, zaczynają tworzyć dużo wyjątków i niesamowitych meandrów tego, czym jest dane rozwiązanie, gdzie się kończy, gdzie się zaczyna i co w ogóle ono zmienia dla całego porządku prawnego. Więc znalezienie życia poza ziemią oczywiście ma pewien bardziej aspekt filozoficzny w prawie. Jest kilka publikacji na temat tego, czy należy stosować protokół SETI lub jakie powinny być stosowane przepisy związane z tym, żebyśmy znaleźli jako jakiegoś właśnie kosmitę. Natomiast no, nie ma jako takich żadnych przyjętych przepisów w oficjalnym stanie prawa co do znalezienia życia poza ziemią. A szkoda, ponieważ jest to jednak rzecz, którą powinni się w pewnym sensie zająć, czy to na poziomie ONZ-u, czy to na poziomie porozumienia międzyrządowych. Co nie znaczy, że oczywiście nie były takie planowane. Jest jeden akt prawny, gdzie jest obowiązek poinformowania o istnieniu anomalii bądź jakichś form życia znalezionych na przykład na Księżycu lub innym ciele niebieskim. Jest to w porozumieniu księżycowym z 1979 roku, który niestety będzie w większości pomijany w tej dyskusji, dlatego że nie jest obowiązującym prawem i nie ma zbytnio szans, żeby takim się stał, szczególnie z powodu tego, że obecnie dwa bloki państwowe, ten amerykańsko-centryczny i chińsko-centryczny, zaczynają tworzyć własne międzyrządowe regulacje związane z osadnictwem księżycowym, to jest za daleko powiedziane, z eksploracją i załogowym stałym pobytem na księżycu i jego ewentualną industrializacją, a także innych ciał niebieskich. Następna rzecz to oczywiście biomining, czyli biogórnictwo. Coś, co się nam nie do końca kojarzy z kosmosem, to się częściej kojarzy między innymi phytomining, czyli roślinny, i biomining, nam się kojarzy bardziej z ziemskim górnictwem, czy nawet w ogóle metalurgią, przetwórstwem. Natomiast jest sporo badań, między innymi DLR nad tym pracowało. Chodzą słuchy, że AGH będzie chciało się tym zająć, już były pewne rozmowy na taki temat, ale nie chcę tam nic zapeszać. W każdym razie nie są to jedyne podmioty, które ewidentnie albo się starają o granty na coś takiego lub badają to teoretycznie lub praktycznie, ewentualne zastosowanie takich technik, ale pewne jest możliwość, że mogłyby być stosowane czy to rdzenne organizmy zmodyfikowane, czy to ziemskie organizmy zmodyfikowane, czy też organizmy ksenobiologiczne, tylko że ksenobiologiczne w rozumieniu nie tym z fantastyki naukowej, czyli tym heinleinowskim, że to są organizmy pozaziemskie, tylko to są organizmy właśnie na podstawie ksenobiologii, czyli gałęzi biologii syntetycznej, więc de facto podlegające pod każde ziemskie prawo. Tu właśnie będzie też trochę omówienia tego, że to będzie jednak korzystanie z tego, a to jednak też zmienia pewne rzeczy w prawie kosmicznym, szczególnie, bo w prawie patentowym mało to zmienia. Raczej powiedzmy prawo patentowe ma tą swoją taką małą, wąską perspektywę i jest takim powiedzmy freakiem wśród większości praw terytorialnych. Ale to będzie na jakiś inny temat omówienie całego prawa patentowego w przestrzeni kosmicznej, ponieważ to po prostu psuje pewne relacje prawno-kosmiczne. Oczywiście jeszcze nie mogę zapomnieć
o engineered living materials, czyli materiałach budulcowych czy strukturalnych, które wykorzystywałyby produkty żywych organizmów bądź ich aktywną pracę. Jeżeli wykorzystują aktywną pracę, to znaczy, że w tym momencie, na przykład wewnątrz lub na zewnątrz, powiedzmy, że dałoby się stworzyć organizmy, które by potrafiły żyć na zewnątrz i pracować na zewnątrz obiektu kosmicznego, czyli każdego sztucznego obiektu, który są w stanie ludzie wytworzyć, w tym momencie mamy pewien problem, ponieważ zasady były to, oczywiście z niepisanej zasady, po prostu z praktyki, były to twory chylotechnologiczne, to znaczy były to twory, które były robione tylko z materii nieożywionej, nie miały żadnych planowanych tam organizmów, czy to naprawiających je, czy to wzmacniających strukturę, leczących self-healing materials, jeżeli były w ogóle wymyślane na potrzeby kosmiczne lub testowane, były to zwykle na bazie chemii, a nie na bazie biologii. Więc oczywiście to jest dużo w planach. Mówi się o bioarchitekturze w kosmosie i nie jest to aż takie odległe. Mieliśmy tutaj w ramach Polskiego Towarzystwa Astrobiologicznego też wykłady na ten temat, więc są badania, ale w prawie się o tym nie mówi. Jest to niestety pomijany temat, a bardzo źle, chociaż z drugiej strony trzeba zrozumieć, że to, co potem Państwu powiem o tym, skąd się wzięło prawo kosmiczne. No oczywiście też nie zapomnijmy o tym, że wszelkie pomysły tworzenia habitatów w przestrzeni kosmicznej, czy to stałych siedlisk, zwanych czasami koloniami, chociaż z prawnego punktu widzenia nie można tego nazywać kolonii, wyjaśnię później. Natomiast siedliska takie, czy to habitaty cylindryczne, czy jakiejkolwiek innej budowy, które byłyby, czy to wędrowne, czy to latające jak cyklery między, powiedzmy, Ziemią a Marsem, czy Ziemią a Księżycem, czy to po prostu byłyby na orbicie czy punktach lagrangeowskich, tak jak miały być kolonie O'Neilla. Każde z nich będzie musiało mieć dosyć różnorodny biom i nierzadko będzie to musiało być biom, który będzie przystosowany do takiego życia. Natomiast trzeba pamiętać, że o ile nie dość, że my z Ziemi mamy problem, żeby wysterylizować nasze obiekty, to jeszcze w transferze między obiektami kosmicznymi, które będą posiadały w sobie żywy biom, już nie mówię tak jak na przykład Rachel Armstrong, właśnie architektka, planuje wykorzystanie niektórych rozwiązań biotechnologicznych zamiast rozwiązań chylotechnologicznych i elektronicznych. Takie ulubienie, chociaż powiedzmy szczerze, bioinformatyka ma pewne plusy, między innymi przy przechowywaniu danych w DNA, co też między innymi Craig Venter już pokazywał. Natomiast przy szybkości obliczeniowej mi się wydaje, możecie mnie poprawić potem, jeżeli znacie lepsze dane, ale mi się wydaje, że jednak póki co jeszcze chylotechnologiczne, czyli oparte na krzemie lub grafenie, lepiej się sprawdzają komputery w sensie mocy obliczeniowej i RAM. No ogólnie, szczerze mówiąc, tak, do wszelkich takich zastosowań, gdzie będą ludzie, będzie też i biologia. Czy to biotechnologia jako organizmy towarzyszące nam, nie tylko w sensie roślin, grzybów, ale i sztucznego mikrobiomu, czy też całego holobiomu, co już trochę podpada pod taki lekki biohacking i transhumanizm. Natomiast będzie to oczywiście temat, który będą musieli podjąć, jak nie etycy, to właśnie prawnicy. No i oczywiście, jak już powiedziałem o górnictwie kosmicznym, to tak trochę wstyd byłoby zapomnieć o tym, że jest pewna luka w górnictwie kosmicznym. To znaczy, w górnictwie kosmicznym surowcem kosmicznym jest abiotyczny surowiec, który znajduje się w ciele niebieskim bądź w przestrzeni kosmicznej, ale najczęściej w przestrzeni w ciele niebieskim, na przykład asteroidalnym lub ciele nieasteroidalnym, w przypadku amerykańskim. Natomiast w przypadku ustaw, i to jest z ustawy amerykańskiej oraz
też z koncepcji haskiej grupy roboczej, która tworzyła, znaczy współtworzyła obecnie Artemis Accords, ponieważ kto się zajmował prawem górnictwa kosmicznego, dobrze wie, ile rzeczy z propozycji haskiej grupy roboczej przeszło do umowy artemickiej właśnie w sprawie współpracy i współtworzenia programu Artemis, między innymi strefy bezpieczeństwa, między innymi górnictwo kosmiczne w tym rozumieniu, no i trochę też remediacja gruzu kosmicznego, czyli wraków kosmicznych. Ale kwestia abiotyczności, czyli że nie pochodzi od organizmów żywych, czyli nie są substancjami, które pochodzą od organizmów żywych, czy też ich szczątkami, które byłyby w formie kopalnej, stanowiły jakikolwiek surowiec. Surowcem w przestrzeni kosmicznej to zależy, kogo się pytamy. Bo dla jednych to będą tylko iryt, znaczy platynowce, minerały ziem rzadkich, no hel-3, no po prostu święty graal energetyki, chyba że się zna matematykę. Nie mówię, że jest zły, mówię po prostu, że nie jest aż tak cudowny, jak się o nim mówi. On po prostu nie wytwarza tyle odpadów radioaktywnych. Natomiast wszystkie jakieś inne surowce, na przykład sam regolit, też jest surowcem, jeżeli chcemy przeżyć na Księżycu. A nie zależy nam tak naprawdę na zarobku, tylko na przeżyciu. No to też i z regolitu możemy robić budynki, z regolitu możemy wydobywać tlen. Ergo, no to trochę taki bushcrafting, tylko że mamy do czynienia z regolitem, a nie z bushem australijskim. No w każdym razie, wracając już, w tym momencie jeszcze trzeba powiedzieć, że na przykład koncepcja, cała ustawa Zjednoczonych Emiratów Arabskich podchodzi do tego od innej strony. Tam są non-living space resource, czyli tak naprawdę produkty od na przykład takich organizmów, na przykład metan, jeżeli by wytwarzały metan, czy fosfina, jeżeli by wytwarzały fosfinę, jeżeli to są organizmy żywe, nie jestem tutaj, by oceniać, jak wyszły badania, nie jestem tutaj, by oceniać, co, jestem tutaj, by powiedzieć, jak to prawniczo by wyglądało. Prawniczo by wyglądało, że jeżeli byśmy mieli takie surowce, to Zjednoczone Emiraty Arabskie mogą zezwolić na wykorzystanie właśnie takich pochodzenia biologicznego surowców, aczkolwiek niekoniecznie traktowania organizmów żywych jako surowce. Natomiast Amerykanie no, mieliby z tym problem, ponieważ sami się w to wpędzili. Więc to byłaby ta główna różnica, że tak na poziomie fantastyki naukowej najlepiej to wyjaśnić. Jeżeli Amerykanie wylądowaliby na Arrakis, mogliby co najwyżej wydobywać piasek i wilgoć. Jeżeli by tam wylądowali ci, którzy mieliby licencję Zjednoczonych Emiratów Arabskich, to by zbili fortunę i pewnie zmonopolizowali całą wydobycie przyprawy, ponieważ o ile żadne z nich nie może wydobywać czerwia i traktować go jako surowiec, to już przypra, a na licencji Zjednoczonych Emiratów Arabskich już jak najbardziej mogą. Więc wejdźmy do tego, czym jest prawo kosmiczne. Prawo kosmiczne najczęściej się tak określa międzynarodowe prawo kosmiczne. Więc oczywiście tak jakby powiedzieć, tak jak najpierw powiem, że oczywiście tak jak wspominałem, będą to dwa obszary, prawa kosmicznego i prawa patentowego, będą nas najbardziej interesowały. Prawo kosmiczne dzielimy na międzynarodowe prawo kosmiczne, czyli to, które powstało w czasach zimnej wojny. To jest to prawo, które w sumie skończyło się na traktacie z 1975 roku. W 1979 była próba stworzenia, znaczy próba ratyfikacji jeszcze jednego traktatu, ale Amerykanie go zablokowali, a dokładniej pewne grupy związane z astronautyką amerykańską. Ale to jest po prostu już wręcz legenda fantastyki i futurologii amerykańskiej. Napisano o tym książki o L5 Society. Nie będę tutaj się rozwodził, ponieważ nie mieli zbyt wiele wspólnego z astrobiologią. Więc międzynarodowe reguluje działalność państw i ich podmiotów w przestrzeni kosmicznej, która no, oczywiście mówi się, że w przestrzeni kosmicznej nie obowiązuje żadne prawo, ponieważ żadne państwo nie może sobie zawłaszczyć. No to jest i tak i nie.
Państwa nie mogą sobie zawłaszczać przestrzeni kosmicznej, państwa nie mogą sobie rościć suwerenności na zasadzie jakichkolwiek działań, które by mogły być podstawą takiego, znaczy takie, podstawą takich roszczeń. Na przykład to jest dokładnie zakaz homesteadingu, czyli jakiekolwiek działalności górnicze, osadnicze, czy nawet prowadzenie farmy ziemniaków na Marsie, jak z Marsjanina, nie mogą sprawić, że jesteśmy nagle właścicielem czy suwerenem na danym terytorium. Takie jest prawo kosmiczne, tak to ustalono w czasach zimnej wojny, jeszcze przed lądowaniem Apollo, tak na wszelki wypadek, jakby ktoś zdecydował się wbić flagę w księżyc i zadeklarować, że oto jest to kawałek ziemi, który należy do Związku Radzieckiego bądź Stanów Zjednoczonych. I całe prawo kosmiczne to było tak naprawdę unikanie konfliktów w przestrzeni kosmicznej. Poza demilitaryzacją tego przestrzeni kosmicznej mieliśmy jeszcze parę innych aspektów, ale wyjaśnię jeszcze, że istnieje też część krajowa, czyli te rzeczy, które są nieuregulowane w międzynarodowym prawie kosmicznym, ale dopuszczone przez niego na zasadzie artykułu 4. Znaczy artykułu 6 Traktatu o Przestrzeni Kosmicznej. Po prostu literka I mi przeszła. Tak. W każdym razie to są działania, gdzie państwo wydaje zgodę na taką działalność oraz prowadzi stały nadzór nad taką działalnością. No najprostszym przykładem to jest działalność podmiotów prowadzących operacje satelitarne. To jest najbardziej powszechna działalność, no i oczywiście wynoszeniowe, aczkolwiek wynoszeniowe, czyli wystrzeliwanie rakietami bądź też innymi środkami i wystrzelenie, na przykład jak kiedyś były wahadłowce czy rakietoplany, które już zaraz będą lecieć, już wiemy, że za chwilę poleci albo Skylon, albo Virgin Galactic. No, nie chcę tutaj nikogo deprymować, po prostu już trochę długo na to czekamy. Dobrze, no. Tak, główne założenia, tak jak już zacząłem, to jeszcze zakaz kolonizacji i roszczeń suwerenności drogą deklaracji, czy też homesteadingu, czyli tak jak wyjaśniłem, pracy na jakimś terenie, na jakimś obszarze, na przykład rolniczej, czy właśnie górniczej, chociaż homesteading to była głównie rolnicza działalność, ale to podobny był The Great Mining Act z 1872 roku. Swoboda działalności w przestrzeni, pokojowej działalności w przestrzeni kosmicznej, pokojowej. Czyli pamiętajcie, jeżeli ktoś będzie przekierowywał asteroidę, to jest to nadal działanie pokojowe, ale jeżeli ktoś spróbuje zdetonować jakąś broń atomową, albo spróbuje prowadzić manewry na Księżycu, no to już jest zakazane. Przedłużenie jurysdykcji danego państwa. Jurysdykcji tutaj w przestrzeni kosmicznej się to trochę inaczej patrzy na to, ponieważ jurysdykcja z zasady jest to zdolność sądów do rozstrzygania sporów. Tutaj to jest rozciąganie obszaru, dokładnie imperium państwa i władzy jego prawodawstwa. To znaczy, że obowiązuje prawodawstwo danego kraju, w jakim zarejestrowany jest dany obiekt kosmiczny. I państwo też ponosi odpowiedzialność za działania danego podmiotu. To znaczy, jeżeli dany podmiot będzie na przykład rozrzucał szrapnel na orbicie, państwo jest za to odpowiedzialne. Jeżeli dany podmiot będzie wypuszczał, nie wiem, w niekontrolowany sposób paliwo atomowe na orbicie, czy w atmosferze Ziemi, znaczy na wyższych partiach atmosfery Ziemi, albo na Księżycu, państwo jest za to odpowiedzialne i za wszelkie inne naruszenia, jakie by były. Tak stanowi, to też wynika z dwóch właśnie artykułów, z artykułu 6 i artykułu 8. Artykuł 6 to jest wydawanie zgód i prowadzenie nadzoru. Artykuł 8 jest to o przedłużenie jurysdykcji. Artykuł 7 odpowiedzialność za szkody.
No i oczywiście też jest otwartość obiektów kosmicznych dla wysłanników ludzkości. Wysłannikami ludzkości oczywiście są astronauci. Więc jeżeli ktoś wam powiedział, że tak, Mark Watney był piratem kosmicznym, to niestety nie, aczkolwiek też lubiłem tę scenę, kiedy to powiedział. Niestety, jako astronauta miał prawo do wejścia na każdy obiekt. I to jest jednak rzecz, która będzie dla nas bardzo ważna od strony astrobiologicznej. No i oczywiście unikanie skażenia ziemskimi formami, czyli to, od czego żeśmy zaczęli, czyli to, o czym się najczęściej mówi przy skażeniu, że skażenie biologiczne ziemskimi formami. Natomiast jest to pomijane też trochę inne, znaczy są oczywiście też inne formy skażenia, jest skażenie radioaktywne, jest skażenie złomem kosmicznym. Natomiast no, jest pewna luka tutaj, o której potem Państwu opowiem. Natomiast skażenie ziemskimi formami życia i wsteczne skażenie środowiska ziemskiego, tak, one są ujęte, natomiast ich egzekucja zależy niestety, ale od prawa krajowego. Więc jeżeli Polska by wysłała obiekt z powrotnikiem i nie miałaby przepisów przeciwko skażeniu, powiedzmy, że znaczy, oczywiście mamy przepisy odpowiednie epidemiologiczne, które możemy stosować per analogiam, ale jeżeli mamy oczywiście obce formy życia czy obcy materiał biologiczny, no to byśmy mogli się trochę tak w sądzie powalczyć, czy my złamaliśmy prawo, czy nie złamaliśmy, czy to odpowiedzialna jest organizacja, która nam udzieliła zgody i nas monitorowała i nie zauważyła żadnego problemu z tym, co my robimy. Przykład no taki, jak na przykład był w filmie Live. Ale oczywiście to pamiętajmy, to jest tylko horror science fiction. Dobra. Niekanoniczne rzeczy w prawie kosmicznym, czyli jego niekanoniczne elementy, to jest między innymi uprawianie wydobycia abiotycznych substancji mineralnych i lotnych z ciał niebieskich, czyli to, co powiedziałem, problem z tym, czym jest abiotyczne i jak to należy traktować, ponieważ też, tak jak powiedziałem Państwu o tej abiotyczności, nie istnieje konsensus wśród prawników, co to jest abiotyczne. Nawet się pamiętam, że pytałem na forum Polskiego Towarzystwa Astrobiologicznego, jak należy definiować abiotyczne w biologii. Się okazuje, że w prawie nie mamy w ogóle tego definicji, więc stwierdziłem, że najlepsza definicja to definicja straight from the horse's mouth, czyli właśnie naukowa. A druga sprawa, jaka powinna być uregulowana w prawie kosmicznym, a nie jest, to jest dziedziczenie jurysdykcji z obiektu matki na obiekt córkę. To ma znaczenie po pierwsze w fabrykach kosmicznych, ale będzie miało także znaczenie i w przemysłowym zastosowaniu organizmów, czy to syntetycznych, czy to nawet trochę poprawionych, czy zmodyfikowanych organizmów natywnych, jeżeli by takie były znalezione, ponieważ, jakby to powiedzieć, jak wspomniałem wcześniej, jeżeli my ponosimy odpowiedzialność, znaczy jako państwo ponosimy odpowiedzialność, to lepiej też, żeby na te nowe obiekty też było i pozwolenie, przyzwolenie, a także i były one zarejestrowane nawet na sposobie podobnym jak konstelacje satelitarne, czyli na przykład takie jak Starlinki, czy kolejne nowe super mega konstelacje, które mają właśnie być prezentowane właśnie przez Chiny, czy przez Blue Origin i inne przedsiębiorstwa. No, nie będę w to wchodził dalej. W każdym razie, dlaczego to powinno być uregulowane moim zdaniem? Ponieważ jeżeli nam to ukradną, powiedzmy inaczej, jeżeli coś nie należy do nikogo w przestrzeni kosmicznej, to jest to łatwy łup do wzięcia, a szczególnie jeżeli to jest sztuczny obiekt. Teoretycznie w przestrzeni kosmicznej nie ma czegoś takiego jak niczyj obiekt. Wszystko jest zarejestrowane, nawet jeżeli to jest urwana śrubka, to można, jeżeli się ją złapie lub w jakiś inny sposób będzie monitorować, będzie można dojść, skąd ona przyszła. I jeżeli zrobi nam krzywdę, to będzie można pozwać odpowiedni kraj na zasadach właśnie międzynarodowych.
czyli według konwencji o odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez obiekty kosmiczne. Natomiast w przypadku właśnie organizmów, no to się jeszcze bardziej znajduje zastosowanie, ponieważ organizmy mogłyby proliferować, mogłyby wyrządzać szkodę i ktoś musi za to odpowiedzieć. To jest raz. A dwa, jeżeli one nie są rejestrowane, można nam je ukraść i nic z tym nie zrobimy, ponieważ nie jesteśmy w stanie dowieść, że one należały do nas. Znaczy, teoretycznie możemy, ale na zasadzie obecnego prawa będzie to bardzo, bardzo trudne, a istnieją już problemy z satelitami, które na przykład mają dosyć, mają nie do końca dobrą rejestrację, były przerejestrowywane, a potem niezarejestrowane, czyli tak naprawdę są duchami, albo znaczy tak, papierowymi, wirtualnymi satelitami. Bo jest jeszcze określenie papierowy satelita, czyli taki, który jest zarejestrowany, a nie istnieje. Po prostu jest zajęty obszar przestrzeni kosmicznej, ale to jest już temat na inne tematy, tak, na inne zajęcia, tak. Ochrona znalezionych organizmów żywych. To jest temat, którym by się najchętniej zajęli prawnicy, ponieważ nawet Roger Penrose kiedyś stworzył z Brianem Aldissem, pisarzem science fiction, taką koncepcję właśnie Białego Marsa, czyli Marsa, który jest rezerwatem przyrody, Marsa, którego można badać, ale ludzie nie mają prawa go zasiedlać, terraformować, industrializować, czy jakkolwiek. No i oczywiście też ochrona środowiska ciała niebieskiego, czyli jeżeli istnieje tam jakiś ekosystem, jakikolwiek, czy mówimy tutaj o małych ekosystemach, czy globalnych ekosystemach, w zależności od ciała niebieskiego, nie ma takich przepisów, które by nam zakazywały jakiejś większej ingerencji w ten ekosystem. Po prostu ich nie mamy, ani na poziomie krajowym, a przynajmniej tych krajów, które mają rozwinięte prawo kosmiczne, ponieważ Polska w ogóle nie ma nawet podstawowej ustawy i ciągle o nią walczymy, ale nie będę tutaj zamieniał wykładu w narzekanie. Ale Amerykanie na przykład nie posiadają takiej regulacji pełnej. Amerykanie mają bardzo dużo regulacji, natomiast nie posiadają konkretnie takiej, która by chroniła środowiska przestrzeni kosmicznej. I nie mówię tutaj już nawet o gruzie kosmicznym, tylko właśnie od strony biologicznej. Jeżeli byśmy coś znaleźli, albo byśmy zaczęli zasiewać takie życie, jak to sugerował Loren Eisley w swoich publikacjach, że my ludzie jesteśmy tak naprawdę nośnikami zarodników dla życia, które ma się rozprzestrzenić po całej przestrzeni kosmicznej. Doktryna von Neumanna to jest odpowiedź na jedno, to jest moja doktorancka odpowiedź na to właśnie, na tą potrzebę dziedziczenia jurysdykcji. Dlaczego? Dlatego, że po prostu nie ma czegoś takiego w prawie międzynarodowym. Istniała taka propozycja w amerykańskim prawie krajowym. Niestety to prawo nie przeszło przez 4 lata od 2016 roku do 2020, nie zostało uchwalone, a było w dwóch wersjach. Był taki przepis w American Free Commercial Enterprise in Space Act, odpowiednio z 2017 i 2019 roku. A szkoda, ponieważ regulował cały temat i fabryk kosmicznych, i też by bardzo dobrze nam tutaj regulował temat właśnie produkcji, znaczy traktowania organizmów żywych jako obiekty kosmiczne lub jako analogiczne jakąś instytucję prawną. Niestety to nie weszło, aczkolwiek tą doktrynę i jej założenia publikowałem już w kilku monografiach i czasopismach, między innymi w Astropolitics. W każdym razie jest to pewna podstawa mojego rozważania na temat tego, jak powinno się to wyregulować, ponieważ tak jak Państwu powiedziałem, jeżeli czegoś nie wyregulujemy, to będzie problem z nie tylko tym, że będzie ciężko w to zainwestować i rozwinąć badania w jakiejś dziedzinie,
Ale problem będzie też taki, że będzie trzeba na szybko tworzyć prawo. A prawo tworzone na szybko nie jest zawsze dobre. Często jest bardzo nieprzemyślane i najczęściej jest zbiorem zakazów niż taką sensowną regulacją. Więc doktryna von Neumanna po prostu by traktowała, że chyba że w przeciwie, że jeżeli strony, na przykład strony produkcji, ten producent i odbiorca się nie umawiają inaczej, dany obiekt nowy, działający poza strukturą obiektu matki, czy by był stworzony z jej własnych zasobów, czy z zasobów otoczenia, będzie posiadał tą samą, będzie podlegał tej samej jurysdykcji, posiadał tą samą rejestrację, co obiekt matka. Jest to rozwiązanie bardzo dobre i to było właśnie inspirowane między innymi wczesnymi pracami Johna Vonna, czy wczesnymi, tak powiedzmy, to były prace z lat 40. jego, Johna von Neumanna i jego poszukiwaniem analogii między maszynami a organizmami żywymi. Kto się kiedyś interesował Johnem von Neumannem, czy na przykład czytał książki Freemana Dysona, ten wie, że John von Neumann z kolei po części zainspirował Cricka i Watsona do właśnie badań nad podwójną helicą, właśnie a także zainspirował ich, kurczę, nie pamiętam, jak on się nazywał, Schrödinger, tak, od książką What is Life? Ale to tylko taka analogia. No, powiedzmy, ta słynna maszyna von Neumanna, czyli ten tak naprawdę uniwersalny składacz von Neumanna, czy też kinematyczny składacz, jeżeli już to chodzi o tą materialną wersję, nie tą elektroniczną, to była maszyna, która mogłaby zrobić dowolne urządzenie zaprogramowane, czy dowolny produkt zaprogramowany, posiadając wystarczające zasoby, w tym stworzyć swoją kopię i przekazać jej program, ten sam, który ona ma. Czyli to trochę tak jak organizmy żywe przekazują sobie geny. Oczywiście dzisiaj wiemy, że z genami to już nie jest w ten sposób, no, tak samo jak kiedyś upraszczaliśmy mózg do roli komputera, ale póki co prawniczo jest to nawet, no, nazwa jak nazwa, ale podstawa jest jednak jak najbardziej uzasadniona. I pytanie właśnie, czy organizm żywy, jak on powinien funkcjonować w prawie kosmicznym, szczególnie syntetyczne, które by były umieszczane na przykład na zewnątrz obiektów kosmicznych, ponieważ jeżeli by ten organizm nie był ten zdolny do działania samodzielnego, czyli na przykład by funkcjonowały wyłącznie wewnątrz obiektu kosmicznego, nie ma potrzeby, żeby one były rejestrowane. W większości sprzętu, który jest wewnątrz jakiegoś obiektu kosmicznego, się zwyczajnie nie rejestruje, nie mówiąc, że bardzo wielu obiektów, które latają i są eksperymentalne, się nie rejestruje, nie ubezpiecza i jest to, powiedzmy, nie chcę mówić wolna amerykanka, ale jest to po prostu sytuacja, która no, trochę urąga regułom, czy to prawa międzynarodowego, czy to takiej podstawowej odpowiedzialności za działania w przestrzeni kosmicznej. Tutaj, że nie stoi na przeszkodzie prawa kosmicznego, by organizm zdolny do działania samodzielnie lub we współudziale z jednostką chylotechnologiczną, czyli no może nie do końca na zasadzie cyborga takiego, czy to też na zasadzie podobnej, jak są te, to powiedzieć, rośliny wspomagane technologicznie. Ale to są bardziej takie jednak artystyczne koncepcje. Tutaj chodzi właśnie między innymi o bioinformatykę, o nanobiotechnologię, czy też syntetyczną biologię, gdzie współpracowałyby i organizmy żywe, i komponenty chylotechnologiczne, na przykład komputery, nadajniki, które by przekazywały odpowiednie instrukcje organizmom. Nie stoi w sumie na przeszkodzie prawa kosmicznego, żeby to były traktowane jako obiekt, całość, a każdy z tych organizmów jako komponent danego obiektu. Ponieważ obiektem kosmicznym jest i obiekt, i jego komponent. Więc tak trochę idem per idem, ale tak niestety było to pisane w czasach zimnej wojny. Syntetyczny organizm i kultura
który komórek właśnie z dziedziny ksenobiologii mogą być użyte prawdopodobnie bez lęku skażenia środowiska. Aczkolwiek do skażenia środowiska potrzeba głównie tego, żeby te organizmy były w stanie funkcjonować tam, bo to, że one przeżyją krótki czas, ale środowisko je zabije, to nie jest wystarczające skażenie. Ale jeżeli one znajdą odpowiednią niszę i odpowiednie substancje odżywcze i zaczną się rozmnażać, to już jest niestety problem ze skażeniem. I tutaj z tego, co już właśnie słyszałem i od tutaj i właśnie i od doktora Zajkowskiego i od Jana Jędryszka z DLR-u, prawdopodobnie jest właśnie ksenobiologiczne organizmy byłyby najlepsze, ponieważ najłatwiej jest im stworzyć tak zwany kill switch. Oczywiście też w biotechnologii znamy taką metodę jak Terminator Genes, coś, co się właśnie stosuje w nasiennictwie. O nasiennictwie też będziemy chwilę musieli wspomnieć. Też dlatego tutaj wspominam, że dlaczego obiekt jako obiekt kosmiczny? Ponieważ jest taka koncepcja jak formizm w robotyce. Oczywiście jest to dosyć niszowa koncepcja, ale mówi ona o tym, że robot jest pewną formą, która może być wbudowana w dowolne medium. I to medium może być chylotechnologiczne, a może być i biologiczne. Czyli tak jak między innymi ksenoboty, które są były robione z tkanki, z odpowiednio rozwiniętych tkanek embrionalnych, które tam były chyba, co pamiętam, serca i czegoś jeszcze było z tej żaby afrykańskiej były robione. W każdym razie no, był na nie szał, ponieważ w przyszłości one będą mogły się samoreplikować, będą mogły działać jako takie programowalne mikroboty. No i nawet się je popularnie się nazywa ksenoboty, mimo że no, w prawie patentowym one się, się traktuje jako wynalazek biotechnologiczny, nie chylotechnologiczny, tak jak większość robotyki, nawet robotykę miękką się traktuje zwyczajnie jako robotykę, która miała w sobie nie ma w sobie elementów żywych, a ma sobie elementy, powiedzmy, chemiczne, nawet z chemii organicznej traktuje się jako chylotechnologiczną, no chyba, że ktoś by się naprawdę upierał, że to jest biotechnologiczne, ale to trzeba potem sobie jednak wyjaśnić. No i oczywiście to, co powiedziałem z surowcem, że w obecnej koncepcji wydobycia i przetwarzania właśnie dotyczą wyłącznie minerałów o charakterze abiotycznym, więc jakikolwiek organizm żywy, mikrob, czy jakikolwiek inna forma życia, i to mówię tak nawet w takim szerszym znaczeniu, póki jest to traktowane jako biotyczne, nie może być surowcem kosmicznym, ale jakby to powiedzieć, ich, tak jak powiedziałem wcześniej, ich produkty mogłyby być traktowane jako surowiec kosmiczny. Natomiast jeżeli ktoś już stwierdził, że po co mi w takim razie lecieć w kosmos, jeżeli nie mogę sobie wydobywać jakichś mikrobów i zarabiać na rynku, no to akurat przychodzi nam prawo patentowe. A prawo patentowe no, jest bardzo no, odmiennie patrzy, ponieważ prawo patentowe jest sporo starszą instytucją od prawa kosmicznego, i wcale jego zadaniem nie było, przynajmniej tego prawa patentowego, wcale jego zadaniem nie było zapewnienie pokoju w przestrzeni kosmicznej, uniknięcia przemiany Księżyca w strefę wojny. Ideą prawa patentowego było tak naprawdę stworzenie... Prawo patentowe w ogóle wywodzi się z czasów jeszcze późnego średniowiecza, to współczesnym przynajmniej. Wczesna wersja wywodziła się jeszcze z przywilei średniowiecznych i była odpowiedzią na monopole gildii i zastoje, jakie tworzyły takie monopole, gdzie między innymi osoba nienależąca do gildii nie mogła praktykować swoich technik ani swojego rzemiosła. Na przykład na terenie miast. Oczywiście byli tak zwani partacze, czyli ci, którzy wykonywali na przykład w Polsce, tak się nazywało tych, którzy wykonują poza miastem, ale tak już nie wchodząc za głęboko, no, teoretycznie miało prawo patentowe stymulować
rozwój technologiczny. Jeżeli ktoś wam mówi, że prawo patentowe ma stymulować rozwój nauki, to ewidentnie nie wie, czym się różni nauka od technologii i odkrycia od wynalazku. W każdym razie prawo patentowe i patenty mają teoretycznie wspierać innowacje technologiczne i inwestycje w rozwój technologiczny. Istnieje wyjątek badawczy. I to jest właśnie jedyna relacja nauki z patentami, to jest to, że, znaczy oczywiście, że w wyniku badań może powstać wynalazek, ale poza tym istnieje coś takiego jak wyjątek badawczy, czyli że możemy rozebrać i zbadać dane rozwiązanie, dane urządzenie, po to, żeby się nauczyć, jak ono działa, ale nie możemy potem go odtwarzać i wypuszczać na rynek. Oczywiście ochrona organizmów, ochrona produktów biologicznych uzyskanych metodami innymi niż naturalne. Jest bardzo duży problem na przykład w Stanach Zjednoczonych z doktryną Product of Nature, która w 2013 uderzyła bardzo mocno w koncerny farmaceutyczne i w ogóle w cały przemysł patentów biotechnologicznych i farmaceutycznych, które opierały się między innymi na izolowanych genach, czyli teoretycznie dopuszczano, znaczy faktycznie dopuszczano i w Polsce do dzisiaj się dopuszcza, w Europie też się to dopuszcza w pewnym zakresie, na opatentowanie wyizolowanego genu, który posiadałby jakiekolwiek zastosowanie w przemyśle, jeżeli byłby zastosowany w jakimś innym organizmie niż natywny lub byłaby wzmocniona jego ekspresja. I tutaj właśnie też produkty biologiczne uzyskane metodami innymi niż naturalne mogą być chronione. Organizmy niewystępujące w naturze bądź wytwarzane sposobami nienaturalnymi też mogą być chronione, ale to też zależy oczywiście od jurysdykcji. No i ochrona maszyn i procesów wykorzystujących dane organizmy. Czy to będą syntetyczne organizmy biologiczne, ziemskie, czy to pozaziemskie? No właśnie tutaj w prawie patentowym mamy dwa główne akty, z czego tak naprawdę najważniejszym jest TRIPS, ponieważ TRIPS reguluje handlowe aspekty własności intelektualnej i w przypadku patentów on dopuszcza ograniczenie możliwości dawania, znaczy możliwości udzielania patentów na rozwiązania, które na przykład byłyby sprzeczne z moralnością lub porządkiem publicznym, wiązałyby się z krzywdą ludzi, zwierząt lub śmiercią. I tu jest właśnie nieuzasadnionym cierpieniem. I tu właśnie jest taka bardzo ważna kwestia, ponieważ nierzadko słyszałem, że prawo międzynarodowe zakazuje albo że czyjeś prawo zakazuje patentowania danej rzeczy. Powiedzmy sobie szczerze, w przypadku wynalazków biotechnologicznych mało co można zakazać, w tym przypadku można najwyżej nie dopuścić do opatentowania lub nie chronić patentem. Natomiast zakazanie patentowalności danej rzeczy, nawet w przypadku wynalazków obronnościowych, to jest zupełnie inny mechanizm. W przypadku wynalazków obronnościowych, czy mających znaczenie obronnościowe, militarne, szpiegowskie, to jest wynalazek tajny. Tego nie będziemy dzisiaj omawiać, aczkolwiek w kwestii właśnie tego zakazu, jak powiedziałem, na zasadzie ordre public, czy właśnie moralności, tu chodzi o coś zupełnie innego. Tu chodzi o to, że na tak zwanym case by case basis, czyli za każdym razem się bada dany wynalazek i jego komercyjne zastosowanie, jest wtedy analizowane, czy ono jest sprzeczne z moralnością i porządkiem publicznym. Na przykład to byłby urządzenie do wydziubywania oka. To jest przykład, który mam z własnego seminarium doktoranckiego, że to jest urządzenie na przykład do wydziubywania oka. No i na czym polega takie urządzenie? No wydziubujesz komuś oko, podchodzisz i wydziubujesz. Nie jest to urządzenie do chirurgicznego usuwania chorego organu, jest to urządzenie do robienia komuś krzywdy. I jego komercyjne zastosowanie jest niestety szkodliwe z punktu widzenia i moralności, i porządku publicznego, dlatego się nie udziela na to patentu.
I to jest cała sprawa związana z tym, co można patentować, czego nie można patentować. Natomiast też dodałem konwencję o bioróżnorodności, ponieważ widzicie Państwo, w publikacjach akademickich nieraz się spotykałem z tym, że się powołuje na konwencję o bioróżnorodności, że w koncepcji bioprospektingu, czyli poszukiwaniu w organizmach żywych jakichś jeszcze nieopatentowanych genów, w przypadku na przykład mikrobów, i wykorzystywania ich do procesów farmaceutycznych, przemysłowych i tak dalej, ponieważ trzeba pamiętać, że w prawie patentowym wynalazek to jest nowe rozwiązanie posiadające poziom wynalazczy, czyli tak zwaną po angielsku to jest non-obviousness, znaczy to jest w amerykańskiej wersji to jest non-obviousness, czyli nieoczywistość, to znaczy nie jest to złożenie 1 plus 1 wygląda 2, tylko to jest 1 plus 1 i wychodzi 3, czyli jest jakiś element dodany. Szczególnie w polskiej doktrynie widać to w mieszaninach, gdzie one muszą być więcej niż suma podstawowych składników, muszą tworzyć coś więcej niż sumę podstawowych składników. Tu w przypadku właśnie też tej konwencji o bioróżnorodności też jest problem właśnie z tym Maritime Genetic Research, czyli właśnie z ochroną tych morskich zasobów genetycznych. I problem też polega na tym, że w większości ten temat związany z tą ochroną, czy to właśnie zakazem patentowania lub bioprospektingiem, czy naruszaniem wiedzy tradycyjnej, polega głównie na tym, że tam musi być jakieś plemię na przykład, czy jakaś ludność, złożoność, gdzie jest wiedza ludowa, że jakaś roślina faktycznie ma jakieś zastosowania i oni ją przez lata stosowali w jakimś ziołolecznictwie, o którym zachodni świat kompletnie nie wiedział, a oni to z pokolenia na pokolenie sobie przekazywali. No, w przestrzeni kosmicznej nie mamy czegoś takiego w przypadku na przykład egzoorganizmów, więc to możemy od razu odrzucić. I pytanie, czy byłaby możliwość opatentowania takich organizmów? Powiedzmy sobie szczerze, tak. Nie ma nic przeciwko, ale no właśnie. Tu jest oczywiście też kwestia definicji prawnych. Co to jest materiał biologiczny? Z właśnie konwencji, znaczy to jest z konwencji biotechnologicznej Unii Europejskiej, czyli właśnie z 1998 roku, z artykułu 2 punkt 1a stanowi, że materiał biologiczny oznacza każdy materiał zawierający informację genetyczną zdolny do samoreplikacji lub nadający się do reprodukcji w systemie biologicznym. Widzicie, skąd jest to nawiązanie u mnie do Johna von Neumanna? Ewidentnie widać, że gdzieś kto oczywiście to spełnia wszelkie właśnie definicje tego białkowej formy życia, ale nie wyczerpuje jej. Tak naprawdę białkowa forma życia nie wyczerpuje definicji materiału biologicznego, ponieważ w tym momencie program komputerowy też mógłby być tak traktowany. Trochę odwrotnie do tego, co Craig Venter próbował w swoich właśnie koncepcjach sugerować. To znaczy, Craig Venter za swoich czasów, to chyba był 2011 rok, próbował właśnie chronić dane na nośniku biologicznym, nie na zasadzie patentowej, czyli czymś, co jest już normalnie powszechną praktyką, że się na przykład odcinki genów patentuje, tylko żeby to ochronić na zasadzie copyrightu, czyli prawa autorskiego. Oczywiście copyright, nie będę wchodził skąd to się w ogóle wzięło, bo to jest cała długa dyskusja na temat pregutenbergowskich czasów w Europie. Natomiast to jest ogólnie, no, to jest prawo autorskie, czyli dokładnie tutaj bardziej chodzi o prawo majątkowe autorskie niż prawo osobiste, czy tak jak Amerykanie na to mówią moral rights. Tutaj jest property rights, czyli właśnie prawo majątkowe w tym momencie. W każdym razie i sposób mikrobiologiczny, to, że bierze udział lub który został dokonany na materiale mikrobiologicznym lub w wyniku, u którego powstał ten materiał. No i oczywiście też artykuł 3, czyli
Do celów niniejszej dyrektywy zdolność patentową mają wynalazki, które są nowe, posiadają poziom wynalazczy i nadają się do przemysłowego stosowania, nawet jeśli dotyczą produktu składającego się lub zawierającego materiał biologiczny lub sposobu, za pomocą którego materiał biologiczny jest wyprodukowany, przetwarzany lub wykorzystania. I przedmiotem wynalazku może być materiał biologiczny, który jest wyizolowany ze swojego naturalnego środowiska lub wyprodukowany przy pomocy sposobu technicznego, nawet jeśli poprzednio występował w naturze. Więc tak powiedzmy sobie szczerze, nie mam tutaj slajdu o amerykańskim prawie, ale amerykańskie prawo definitywnie wyklucza, a przynajmniej w kwestii na przykład ludzkiej, czy ludzkich tych genów, takie rozwiązania. No i oczywiście ogranicza w dużej mierze te rozwiązania w przypadku też tej doktryny Product of Nature, czyli to, co się znajduje w przestrzeni. Na przykład nie możemy, to była sprawa właśnie o oczyszczany wolfram, gdzie próbowano opatentować czysty wolfram, mimo że on występuje w formie związków w naturze. No i wyszło, że nie można opatentować czystego wolframu, ponieważ czysty wolfram atomowy istnieje, znaczy po prostu nie jest to nic nowego, to jest po prostu oczyszczenie czegoś, co istnieje już w naturze i jest ta doktryna Product of Nature. Ogólnie Amerykanie są jednymi, w sumie można powiedzieć, pionierami tej szerokiej definicji naszych szerokich patentów biotechnologicznych, między innymi za sprawą Diamond vs. Chakrabarty, pierwszej sprawy na temat bakterii, która była w stanie rozkładać ropę. I to była sprawa, gdzie, powiedzmy sobie szczerze, to Sąd Najwyższy zdecydował. I tu też ważna uwaga. W amerykańskim prawie Sąd Najwyższy zdecydował, pomimo iż nie istniała regulacja, która by zezwalała na opatentowanie właśnie takiej bakterii. I oto była cała sprawa, że Urząd Patentowy nie chciał uznać opatentowania takiej zmodyfikowanej bakterii, ponieważ jak można opatentować organizm żywy? Jak Państwu powiedziałem, że wcześniej, że to były głównie elementy rzemieślnicze, dokładnie sztuka rzemieślnicza, tak zwane useful art, jest przedmiotem patentu. Oczywiście to jest, mówię to w formie takiej przenośni, ponieważ ta terminologia jeszcze została, mimo że już dawno manufaktury oddały miejsca fabrykom i automatyzacji. Natomiast to polegało właśnie na tym, że Chakrabarty nie mógł uzyskać, znaczy raz nie mógł, to w zależności od instancji. Doszło do Sądu Najwyższego. Sąd Najwyższy w składzie 9-osobowym ilością 5-4 zdecydował, że wszystko pod słońcem, co człowiek stworzył, może posiadać zdolność patentową. I wyobraźcie sobie Państwo, że dzisiaj, jak się o tym uczy na prawie, szczególnie na zajęciach prawa patentowego, to się najczęściej pomija, jaka była reakcja publiczna i reakcja prawników na ten temat, ponieważ nie było procesu demokratycznego, nie było procesu legislacyjnego ani debaty publicznej. Po prostu szło normalnie sprawą sądową i w ostatniej instancji Sąd Najwyższy stwierdził, tak, można patentować. I z dnia na dzień przyszła rewolucja biotechnologiczna i biopatentowa. Więc to też musicie Państwo brać pod uwagę, że to są też różne systemy. Nie mówiąc o tym, że TSUE też miało swoje, powiedzmy, no, TSUE też miało swoje, swój udział w takim właśnie, w kwestii właśnie patentów biotechnologicznych, między innymi wszystkie sprawy związane z Greenpeace'em, czyli na przykład Greenpeace versus Brussels z 2010 roku, czy też International Stem Cell Corporation versus Controller z 2013 roku, tylko że one akurat bardziej dotyczyły komórek ludzkich, ale też zaraz wyjaśnię, dlaczego poruszam też tematy komórek ludzkich, bo one też się znikąd tutaj nam nie wzięły. No, dobra.
No właśnie pytanie, czy mogę opatentować kosmitę? W zasadzie to zależy od kraju, gdzie chcesz go opatentować, ponieważ to, że ty go znalazłeś w przestrzeni kosmicznej i to, że poleciałeś na międzynarodowym statku, albo statku ESA, statku Polsy, statku USA, Chin, chyba jedynie Indii miałbyś problem. Bo tylko Indie mają dosyć rygorystyczne przepisy dotyczące patentów w przestrzeni kosmicznej, a dokładnie patentów na technologie kosmiczne. Natomiast w większości innych polegałoby to na tym po prostu, że masz wniosek patentowy i zgłaszasz to do konkretnego urzędu patentowego, europejskiego, polskiego, amerykańskiego, japońskiego, jaki ci się podoba. I jeżeli tam dopuszczą ci ten właśnie, dopuszczą w ogóle do badania patentowego, to już dalej masz skórki. Ponieważ w większości, jeżeli znalazły się, oczywiście mówimy o jakichś mikrobach lub jakichś małych żyjątkach i ich DNA. Natomiast w tym momencie no, jest pewna kwestia związana z tym, jakie te elementy i co one tak naprawdę dają, ponieważ wiemy, że dużo firm chciałoby być pierwszymi, które by miały jakikolwiek patent, jakikolwiek monopol terytorialno-przestrzenny, ponieważ patent jest monopolem terytorialno-przestrzennym. Znaczy, no tak, w sumie jest monopolem, dokładnie jest prawem negatywnym, które pozwala nam zabraniać komuś korzystać z danego wynalazku, który właśnie mamy opatentowany. Oczywiście wszyscy mają prawo zajrzeć do tego wynalazku, do wniosku, do opisu, do zastrzeżeń. Mają prawo też dokonać między innymi wyjątku badawczego, oczywiście w zależności od kraju i jego prawodawstwa. Natomiast trzeba pamiętać, że no tutaj, a dużo firm by chciało być po prostu tymi pierwszymi i nawet płacić tą ochronę patentową tylko po to, żeby innym zablokować zdolność produkcji komercyjnej, na przykład dla jakiegoś organizmu z danym genem. No to się dzieje między innymi w patentach farmaceutycznych i nikogo to nie i nikogo to zbytnio nie dziwi. No oczywiście oczywistość zgłoszenia patentowego. No, jeżeli to, co zgłaszamy, jest oczywiste, czyli występuje w naturze lub jest złączeniem 1 do 1 równa się 2, to oczywiście nie da rady. Nie da rady po prostu opatentować czegoś tylko dlatego, że go znalazłem. To nawet w prawie wielorybniczym w XIX wieku nie dało się, powiedzmy, zastrzec sobie wieloryba tym, że on sobie płynął. Musiałeś wbić w niego przynajmniej harpun, żeby mieć do niego jakiekolwiek prawa. A i to o też w przypadku wyłącznie chyba rekin, znaczy tych wielorybów białych, ponieważ przy kaszalota, nie, przy kaszalotach, tak, bo przy innych były inne metody, ale to już prawo wielorybnicze odpuścimy sobie. No i też, czy zastosowanie i jego działanie ma przemysłową użyteczność, no. Ponieważ jeżeli ten kosmita po prostu sobie żyje, ten organizm, i on nic specjalnie nie trawi takiego, czego by nie robiły organizmy żywe, ziemskie, lepiej, ani nie jest bardziej zaadaptowany, ani bardziej się nie nadaje do jakiegoś przemysłowego zastosowania. I pamiętajmy, przemysłowego. Sztuka nie jest przemysłem. Chyba obrabianie, znaczy maszyna, która obrabia kamień, jest przemysłem, ale robienie dzieła sztuki ze spawanych maszyn obrabiających kamień nie jest, nie daje już na ten podstaw, ponieważ to nie jest przemysł. Jakbyśmy nie patrzyli na przemysł muzyczny albo filmowy. Ale w każdym razie jest jeszcze jedna kwestia, która jest do omówienia. To znaczy, co jeżeli taki organizm, powiedzmy, no już to jest taki dosyć ciekawy wyjątek od tego wszystkiego. To znaczy, jeżeli ten organizm byłby inteligentny, na zasadzie takiej, nie wiem, jak kudłacze u H.B. Pipera, czy jakie inne właśnie z fantastyki, czy innych utworów, gdzie próbują na przykład no, udowodnić, że ten organizm tak naprawdę nie jest inteligentny i można z nim robić wszystko. Czyli ta słynna kwestia posthumanizmu, człowieczeństwa, antropocentryzmu, krytyki właśnie naszego traktowania zwierząt, na przykład gospodarskich czy zwierząt dzikich. W każdym razie, jeżeli ten organizm uzyskałby prawa człowieka, to nagle
byśmy mieli właśnie całą analogię związaną z tym, które jego elementy można patentować, a które nie, i czy potrzebna jest zgoda na pobieranie danego materiału biologicznego, ponieważ w niektórych krajach zgoda jest niepotrzebna, żeby pobierać od kogoś materiał biologiczny, oczywiście od człowieka mówię, który potem miałby być opatentowany, a są kraje, gdzie w ogóle to jest w ogóle poza wszelkim pytaniem, w ogóle po co pan tutaj w ogóle do nas przyszedł, my na takie rzeczy nie zezwalamy. Więc tak, czy można opatentować kosmitę? To zależy. Niestety prawo patentowe, o ile byśmy nawet nie znaleźli jakichś publikacji akademickich czy książek, które się nazywają międzynarodowe prawo patentowe, nie istnieje coś takiego jak jednolite międzynarodowe prawo patentowe. Istnieją tylko reguły harmonizacyjne dla celów globalizacji. To znaczy, kraje starają się z jednej strony zbliżyć swoje reguły patentowe między sobą, żeby nie było większych problemów, natomiast zastrzegają sobie pewną autonomię, na przykład do patentów informatycznych. Jak biotechnologiczne nie mają aż takiej wielkiej rozbieżności, tak opatentowanie informatyczne. A właśnie bioinformatyka, no właśnie, do której dziedziny należy? Według polskiego prawa i europejskiego należy definitywnie do wynalazku biotechnologicznego, mimo że na przykład się tylko opiera w nim jako na medium. Zobaczymy. Tu zawiesiło się nie. No i właśnie organizmy żywe i prawo patentowe. Prawo patentowe, jak powiedziałem, reguluje pewne rzeczy, natomiast no, to jest też związane z tematem etyki. Nie będę niestety wchodził w etykę, ponieważ jako, że rozmawiamy o astrobiologii, moglibyśmy się po prostu ugrzęznąć w całym temacie, jak miałaby wyglądać nasza etyka w stosunku do organizmów żywych i zderzyć się niestety z koncepcją praktyki, że pewne państwa, pewne podmioty nagle by stwierdziły, że ale ich nasza etyka nie obchodzi i oni rozumieją, że to zwierzę, że to zwierzę cierpi, ale oni mają swoje zyski, oni mają swoje cele i tak dalej, i tak dalej. Nie mówiąc o tym, że istnieje jeszcze jedna możliwość, że taki organizm żywy mógłby być odnaleziony, ale jego zastosowanie przemysłowe byłoby tajemnicą przedsiębiorstwa i nikt by się tym nie chwalił i trzymano by to trochę pod kluczem, ponieważ no, trzeba powiedzieć, patent od samej nazwy literae patentes, czyli listów otwartych, jest oczywiście zawsze dostępny, chyba że jest to właśnie wynalazek tajny, ale wynalazki tajne to są głównie zbrojeniówka. W każdym razie jest to w tym momencie no, sprawa taka, no, nie chcę wchodzić za głęboko w tajemnicę przedsiębiorstwa, ponieważ niestety nie znam od tej strony przemysłu biotechnologicznego, aczkolwiek tajemnica przedsiębiorstwa najczęściej tam polega na odpowiednim składzie, odpowiednich powiedzmy technikach, które nie są ujęte już w patencie, gdzie patent obejmuje tylko główne elementy, ale know-how, to już trzeba mieć na to pozwolenie, licencję i kontrakt z właścicielem patentu. No oczywiście, jaki to ma być organizm żywy? Ha, no właśnie, ciągle gadałem o organizmie żywym, a w ogóle nie powiedzieliśmy, co to w ogóle ma być. Bo najczęściej właśnie jak się mówi o organizmach żywych w rozumieniu czy prawa patentowego, znaczy najczęściej prawa patentowego, to się mówi o organizmach klasycznie biologicznych, czyli białkowych, w rozumieniu ziemskim, węglowego szowinizmu, czy jakby to jeszcze inaczej nazwać. Ale pytanie właśnie jest o alternatywną biochemię, czyli jeżeli on by miał inne metody, czyli niegenetyczne dziedziczenie, alternatywną znaczy niegenetyczne dziedziczenie, to trochę źle brzmi, prawdopodobnie coś pokręciłem, co wy mi powiecie, jak się to poprawnie mówi, ale chodzi o to, że rozwija się na trochę innych zasadach niż to, co my mamy złożone, właśnie organizmy oparte o na przykład RNA,
DNA i tak dalej. Też pytanie właśnie z ten, czy mógłby być maszyną w rozumieniu klasycznym, chylotechnologicznym, to znaczy tak jak mają maszyny molekularne, czy one są elementami organizmów żywych, ale nie są organizmami żywymi jako takimi. Występują w nich, ale mogą być też tworzone sztucznie, tak jak właśnie między innymi te MEMSy, czyli właśnie te bardzo małe robociki. Znaczy robociki to są ogólnie maszyny, tam ciężko to nazwać robotem, ale ogólnie, czy tak jak właśnie powiedziałem, że jest ten problem z tym formizmem, czyli właśnie tym medium. W każdym razie też, czy zakładamy kompatybilność i zbieżność podstaw, między innymi białkowych, czyli czy te organizmy mogłyby się krzyżować z ziemskimi, ponieważ prawda jest taka, że cały czas gadałem tutaj o patentowaniu genów i tak dalej, a jest możliwe, że oczywiście z mojej strony teoretycznej, z waszej strony astrobiologicznej prawdopodobnie będzie dużo albo wątpliwości, albo też to zależy od której strony idziemy. W każdym razie niekoniecznie ta kompatybilność będzie występowała i niekoniecznie rzeczy, które my odkryjemy, będą się nadawały do zastosowania na Ziemi. Właśnie dlatego będziemy musieli tworzyć prawdopodobnie syntetyczną wersję tego kosmity, o ile on w ogóle będzie w stanie funkcjonować w innym środowisku niż jego natywne i robić cokolwiek, co mu będziemy kazali. No tutaj właśnie tak jak powiedziałem, z tymi właśnie złożonymi, znaczy ten wariant właśnie mikroorganizmów jest najczęstszy, najczęściej ujmowany, jeżeli się mówi o poszukiwaniu, znaczy o poszukiwaniu życia, o samej filozofii znajdowania życia, czy nawet z socjologicznych aspektów znalezienia życia poza Ziemią i to życia, które nie jest spokrewnione z życiem ziemskim, czyli że nie ma szans, że my je tam przyciągnęliśmy, albo że jakoś panspermicznie przyszło od nas do nich. Albo może być w drugą stronę oczywiście, ale nie jestem specjalistą od panspermii, wiem, że jest jej kilka rodzajów. No. W każdym razie wariant oczywiście z organizmami złożonymi, no jest jeszcze jest taka hipoteza, że one mogą występować, ale nie jest to dosyć popularne, czasami się spekuluje, czy na Enceladusie, czy na Europie by takie organizmy mogły występować. W każdym razie, dlaczego wymieniłem właśnie kruki, ośmiornice, słonie, delfiny i tak dalej? No może mrówki to tak na wyrost. Głównie właśnie po to, żeby pokazać, że dany organizm mógłby uzyskać pewną ochronę praw człowieka na takiej samej zasadzie, jaką ochronę zyskały delfiny w Indiach. Delfiny nie zyskały prawa do zakładania firmy, ani konta w banku, ani prawa do małżeństw. One zyskały wyłącznie ochronę na zasadzie takiej, że nie mogą być trzymane wbrew swojej woli, nie mogą być trzymane w niewoli i nie można na nich prowadzić ani eksperymentów, ani i też ich krzywdzić. Więc założyłem, że jeżeli taki organizm by uzyskał prawa, nagle by mogły się zmienić stosunki właśnie prawno-patentowe w związku z nim. Bo w prawie kosmicznym w zasadzie niewiele by się wtedy zmieniło, jeżeli by się nie zmieniło prawo kosmiczne. To znaczy, jeżeli nie powstałby nowy traktat, albo państwa nie doszły do porozumienia i nie stworzyły nowej umowy, takiej na przykład jak umowa o ISS. Dobrze. Też ważne pytanie, czy to jest wynalazek, czy odkrycie? Bo już będziemy iść powoli do końca. Czy wynalazek, czy odkrycie? No właśnie, tu jest pytanie, czy to jest natywy, czy jest natywny organizm, który my chcemy właśnie, cały organizm wyizolowany, czy to jest właśnie i my go chcemy traktować jako wynalazek, czy to ma być odkrycie, no bo tutaj odkrycia się nie patentuje. Tu trzeba o tym pamiętać, że odkrycie jest odkrycie, jego się nie patentuje. Wynalazki, to już tak. Wynalazki mają zastosowanie przemysłowe, odkrycia zasady nie mają, są bardziej domeną nauki niż wynalazczości.
I tutaj też będzie właśnie pytanie, czy taki organizm, to on będzie traktowany jako odkrycie, czy ponieważ no, jeżeli on występuje tylko w przestrzeni kosmicznej lub na ciele niebieskim i no, my nic z nim nie robimy, on sobie żyje, no to tak jak ja powiedziałem, no to będzie bardziej odkrycie i niekoniecznie znajdziemy podstawy do stworzenia zastrzeżeń patentowych w takim organizmie. Czy też w ogóle kwestia, jak traktować organizmy, które są wystawione na działanie, na działanie mikrograwitacji. Ponieważ na przykład w brytyjskim prawie patentowym białka, które są patentowane i których wymiarowe wersje wytwarzane w mikrograwitacji, mogą być patentowane nawet jeżeli ich niesfoldowane i nieskrystalizowane wersje występują już w stanie techniki. Więc no, tu są pewne meandry, które są jeszcze niedoopisane i w ogóle niedobadane w tej kwestii. Nie mówiąc już, że są niedoregulowane, bo no, problemem jest czasami albo brak regulacji, albo za ciężka regulacja i trzeba no, szukać takiej no, ekosfery. No, mimo że nawet ekosfera to już jest taka trochę odchodzi w niebyt, ale tak ujmijmy, że ta Goldilocks zone prawnicza powinna być jakoś utrzymana, żeby ta nauka i technologia szły do przodu. No, oczywiście mamy te cały też no, cały temat, którego już nie omówimy. To znaczy wynalazek biotechnologiczny czy materiał biologiczny. Materiał biologiczny, tak jak powiedziałem, jest pewna różnica, co to jest materiał biologiczny i dużo rzeczy do niego może być traktowane. Natomiast organizm biologiczny, no to już się zwykle zakłada, że to jest ten białkowy, mimo że, tak jak powiedziałem, że można znaleźć różne podmioty, znaczy można znaleźć różne formaty, w których to będzie się też sprawdzało, mimo że nie będzie to samo, co my znamy jako materiał biologiczny z nauk biologicznych, tylko po prostu będzie funkcjonowało w ten sam sposób. Więc przepis jest no, pisany, jak jest, i on nie był pisany z futurologią w zamyśle, on był pisany bardziej, no, nie tyle na szybko, co bardziej tak, żeby był jak najbardziej ogólnikowy, ponieważ problemem też jest, że jak prawo jest zbyt szczegółowe, to może się mu wyśliznąć za łatwo. A tak jest po prostu pewne niedopowiedzenie, z którego można też oczywiście skorzystać. No i tak jak powiedziałem, zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu, no tutaj to był akurat wynalazek tajny, jak nic, ale szczerze tak powiedziawszy tak, trzeba mieć też taką wizję właśnie tych sterowanych organizmów pozaziemskich, że tak by niestety wyglądała, znaczy stety lub niestety wyglądało uprzemysłowienie przestrzeni kosmicznej i uprzemysłowienie organizmów natywnych, które byśmy znaleźli w przestrzeni kosmicznej. Oczywiście trzeba też pamiętać, że nie wszyscy będą tak to robić, natomiast tak wygląda to ogólnie od strony bioprospektingu, czyli tego poszukiwania tych rozwiązań biologicznych, tych materiałów genetycznych czy zachowań pewnych zwierząt, znaczy zachowań, a nie pewnych elementów przyrody, które jesteśmy w stanie opanować i jesteśmy w stanie stworzyć z niej jakąś dodaną wartość dla jakiejś konkretnej gałęzi przemysłu, oczywiście w celu zyskowym i wytwarzania produktów, które by oczywiście, jak to w przemyśle, zaspokajały jakieś potrzeby społeczeństwa lub jego części. No i oczywiście też materiał naturalny, materiał biologiczny czy sztuczny. No, to jest moje takie pytanie, bardziej no, prawno-filozoficzne, to znaczy, co jeżeli jakiś organizm syntetyczny po jakimś czasie zacznie się adaptować i, że tak to powiem, dziczeć? To znaczy, zacząłby się adaptować do jakiegoś konkretnych warunków, zdziczałby. I czy my byśmy dalej mieli prawo, jeżeli byśmy powiedzmy mieli te 20 lat, powiedzmy 20 parę, jeżeli byśmy uzyskali dodatkowe prawo ochronne, do tych konkretnych egzemplarzy, które by zostały na jakimś świecie i po iluś pokoleniach
te geny by się pozmieniały. Powiem Państwu krótko. Zasady byśmy mieli prawo tylko do tych elementów genetycznych i do tych funkcji, które mieliśmy w zastrzeżeniach. Jeżeli te elementy zniknęły i nie ma po nich śladu albo są niekompletne, to w tym momencie mamy tylko do tego, co mamy w zastrzeżeniach. Dalej to już jest tak jakby naturalny organizm, gdzieś natywny, zdziczały, ale no, tak on będzie funkcjonował. No i teraz już idąc tak dokładniej do końca, właśnie temat samoreplikacji. Samoreplikacja oczywiście jest bardzo ciekawym elementem od strony astronautyki, oczywiście jak ktoś się interesował futurologią w stylu na przykład, nie wiem, sond von Neumanna, które nie powinny się nazywać sondami von Neumanna, bo von Neumann nigdy nie pracował nad sondami, nad nimi pracował przynajmniej teoretycznie Bracewell i Arbib, a nazwa sondy von Neumanna, zawdzięczamy ją Frankowi Tiplerowi i Carlowi Saganowi, którzy jej używali w swoich publikacjach. A potem popularyzowali to autorzy fantastyki i dalsi futurolodzy. W każdym razie samoreplikacja nie jest czymś nowym w prawie patentowym. Wręcz przeciwnie. Jest to element właśnie między innymi technologii nasiennictwa i większość przepisów dotyczących technologii nasiennictwa, a już w ogóle precedensy prawne związane właśnie z amerykańską technologią nasiennictwa i prawem patentowym z tym związanym, zawdzięczamy jednej firmie, która dzisiaj jest częścią koncernu Bayer i nie będę tutaj nikomu robił reklamy. W każdym razie w sprawie właśnie Monsanto przeciwko Bowman między innymi została wypracowana cała koncepcja tego, jak powinny się traktować wynalazki, które mają tak zwaną, co się nazywało, zdolność do samoujawniania, czyli wynalazek był zarazem rozwiązaniem technicznym, produktem i jego fabryką. To znaczy wynalazki mogły się same wytworzyć. Bez udziału człowieka lub bez większego udziału człowieka. No oczywiście wiem, w rolnictwie to nie jest tak, że nie jest bez wielkiego udziału człowieka i to też między innymi wyszło w kanadyjskiej sprawie Monsanto kontra Schmeisser, którą niestety przytaczam dlatego, że to jest jeden z tych przypadków, kiedy opisy w dokumentach prawniczych opisano dryft genetyczny, który dryftem genetycznym nie był i spowodowało to pewien wzrost paniki w społeczeństwie. Tylko dlatego, że ktoś nie rozumiał tego, jak działa biologia i jak działa zasiewanie. No, w każdym razie wracając, w przypadku wynalazków samoreplikujących jest pewien problem, ponieważ teoretycznie istnieje coś jak wyczerpanie patentu. To znaczy, jeżeli ja komuś sprzedam jakieś rozwiązanie, dokładnie ucieleśnienie danego rozwiązania, czyli konkretnie jakiś telefon, komputer, czy nawet organizm żywy, to ja już straciłem do niego resztę praw. Ta osoba może zgodnie z resztą przepisów prawa robić co chce z tym rozwiązaniem. Oczywiście do momentu, aż to rozwiązanie niechybnie się roztrzaska lub po prostu straci swoją integralność całkowicie ponad wszelką zdolność normalnej naprawy. To jest oczywiście kwestia naprawy i rekonstrukcji, to jest trochę inna doktryna, natomiast w przypadku wynalazków samoreplikujących się ja nie tracę, ja tracę na te konkretne nasiona, czy na te konkretne mikroby, tracę właśnie moje prawo, czyli ta osoba może je odsprzedać komuś, natomiast nie może odsprzedać ich potomstwa, nie może odsprzedać kolejnych nasion, nie może odsprzedać dalszych mikrobów, no chyba, że się umówiliśmy inaczej, że dostał na ileś generacji, albo mają zaplanowane tak zwane geny terminatorskie, czyli geny uśmiercające, czy kill switch, jak to się czasami nazywa. W każdym razie jest to dosyć ciekawa kwestia związana z tym, że samoreplikacja
Ja się zajmuję tym od strony maszyn głównie, dlatego że mnie to interesuje, właśnie cała kwestia i górnictwa kosmicznego, i produkcji kosmicznej, i replikacji maszyn, ponieważ to jest bardzo ciekawe, dużo inspiracji z biologii, no i też tworzy ciekawe rozwiązania prawne. Natomiast tutaj w prawie patentowym trzeba pamiętać, że no, samoreplikacja to jest, czy samoreprodukcja, to jest w ogóle ciekawa rzecz, że Amerykanie używają określenia self-replicating, ale, znaczy, tak, self-replicating, a w Europie jest self-reproducing albo able to reproduce in a living organism. W każdym razie tu trzeba zawsze pamiętać, że to jest wyjątek od wyczerpania patentu w tym momencie i będziemy mieli no, spory problem, jeżeli komuś sprzedamy jakiś zestaw organizmów, na przykład taki, które byłyby zdolne do życia na poszyciu jakiegoś obiektu kosmicznego lub zdolne do górnictwa czy industrial farmingu. Zaraz potem wyjaśnię, czym jest industrial farming. W każdym razie i tu właśnie wchodzi nam to, że nasze uprawnienia do tego by się przedłużały, a zarazem właśnie też chcę pokazać, są konsekwencje do prawa kosmicznego, o czym w sumie się często zapomina, ponieważ prawnicy kosmiczni najczęściej się nie interesują prawem patentowym, interesują się relacjami między państwami i tym, które państwo odpowiada, jak powiedzmy dwa lądowniki wylądują obok siebie i jeden drugiego posieka pyłem i kamieniami ten znajdującymi się na powierzchni Księżyca. No tutaj właśnie mamy problem rozszerzenia jurysdykcji, czyli właśnie tu, gdzie wchodzimy właśnie z doktryną dziedziczenia jurysdykcji. Problem tymczasowego pobytu, problem tymczasowego pobytu to jest dłuższy temat, ale tymczasowy pobyt jest wtedy, kiedy jakiś obiekt przechodzi nam, znaczy przepływa nam, przelatuje lub znajduje się jakoś inaczej tymczasowo na naszym terytorium i wykorzystuje chronione patentem rozwiązanie, natomiast wyłącznie dla swoich głównych celów, na przykład nawigacji, poruszania się i tak dalej, a nie wytwarza coś w locie i nam potem to zostawia albo sprzedaje coś na pokładzie. Tutaj problem tymczasowego pobytu jest głównie dlatego, że Amerykanie mają bardzo ciekawe rozwiązanie, to znaczy na potrzeby wahadłowca stworzyli swoją wersję tymczasowego pobytu, ale nie będę aż tak mocno w to wchodził. Wracając, skażenie. Skażenie, jak to powiedziałem, cokolwiek, co jest w stanie się samoreplikować na Księżycu, czy innym ciele niebieskim stanowi zagrożenie skażenia. To znaczy, nawet jak byłem na EANie 2019 i pokazywałem mój poster na temat właśnie prawnych aspektów wykorzystania syntetycznej biologii w przestrzeni kosmicznej, dowiedziałem się, że jak ja mówię o robotach, które byłyby zdolne samo się replikować z materii księżycowej, no to się dowiedziałem, że proszę pana, ale to jest skażenie. Bo one się przecież same replikują. Nimi skażamy przestrzeń kosmiczną. One nawet nie potrzebują wody. No, pomijając już tą anegdotę, oczywiście jest też kwestia bardzo ważka prawnie, ponieważ wyłamuje nam cały traktat o przestrzeni kosmicznej i wszystkie pryncypia, to znaczy industrial farming. Industrial farming jest koncepcją, którą sobie zapożyczyłem z biologii, ale nazwałem ją trochę po swojemu. O ile mamy ekopoezę i terraforming, tę najbardziej popularną formę ekopoezy, czyli tworzenia danych warunków planetarnych na obcych ciałach niebieskich, czy też właśnie kwestie inokulacji, czyli zaszczepienia gleby jakimiś organizmami żywymi, znaczy gruntu organizmami żywymi, żeby stworzyły glebę i żeby rośliny miały lepiej wydobywać swoje ulubione surowce z podłoża. Oczywiście poprawcie mnie, jeżeli coś tutaj pokręciłem, ale w każdym razie chodzi o to, że jeżeli nie chcemy używać metod takich jak wstrzały, czy nie opłaca nam się używać
rozwiązań, które się opierają o mechanizmy, na przykład ściernice, gryzery i tak dalej, które się nie opierają o koparki wielonaczyniowe lub jest to utrudnione na danym ciele niebieskim, a mamy dużo czasu tak naprawdę, zanim te surowce tutaj trafią na rynek ziemski czy na rynek jakiegoś, rynek międzyplanetarny, jakkolwiek na to patrzeć. W każdym razie zastanowiłem się, jeżeli i tak już patrzymy na części robotów, które miałyby być właśnie umieszczone w przestrzeni kosmicznej czy na ciele niebieskim, na podobnej zasadzie jak roślin, ponieważ nawet był projekt, nasz projekt było, studium NASA na temat self-replicating growing lunar factory za czasów Roberta Frosha i oczywiście z dużym udziałem Roberta Freitasa, legendy prawników, znaczy ciemnej legendy prawników, od strony prawników, ale od strony naukowców to jest bardzo dobra legenda prawnicza, ponieważ jest człowiek, który z bycia prawnikiem został doktorem nanotechnologii i zmienił kompletnie zawód i zainteresowania. W każdym razie, wracając do tego, polegałoby to na tym, że tworzymy przemysłową, może nie przemysłowy analog gleby, co przemysłowy odpowiednik gleby, tworzymy podroboty, które miałyby działać podobnie na zasadzie fitominingu lub biominingu, gdzie nie zużywalibyśmy aż tyle energii na wydobywanie minerałów ziem rzadkich lub platynowców. Jest to oczywiście metoda w dużej mierze nawiązująca do biologii, natomiast jest to dla mnie z jednej strony koncept, który by można przynajmniej teoretycznie omawiać, natomiast, już Państwu tylko powiem, tak. Natomiast jest pewien problem właśnie związany z tym industrial formingiem, to znaczy w pewnym momencie, jak już powiedzieliśmy sobie, że organizmy, które żyłyby, znaczy byłyby zdolne operować poza głównym obiektem kosmicznym, czyli tym obiektem matką, powiedzmy, byłyby wypuszczane przez niego nawet bez użycia jakiejś, nie wiem, pokrywy, która by im tworzyła, bo najprawdopodobniej w większości będzie trzeba najpierw stawiać specjalną pokrywę, potem wpuszczać organizmy, no ale to już, jakby to powiedzieć, nie jest to moja specjalizacja, więc nie będę się na tym punkcie wymądrzał. Natomiast jeżeli by to były, czy to maszyny, czy to właśnie odpowiednie organizmy lub coś pomiędzy, mieszanka organizmów i maszyn współpracujących razem, które się zmieszają z gruntem, tworząc taką właśnie pseudoglebę, taką właśnie taki przemysłowy odpowiednik gleby stworzony pod te wyższe roboty i ich przetrwanie jako robotyczne wioski, gdzie robotyczne wioski już wcale też nie są żadnym science fiction ani jakąś daleką futurologią, to już coraz więcej tych koncepcji misji zakłada, że pierwsze, że zanim przylecą ludzie na jakąś stałą, dłuższą, właśnie długoterminowy pobyt czy osadnictwo, będzie musiała tam występować przynajmniej wioska robotów, które będą w stanie czy się same naprawiać, czy współpracować, czy budować sobie nawet szałasy, jeżeli już nie ludziom robić szałasy. No w każdym razie industrial farming byłby rozwiązaniem właśnie po to, żeby fabryki czy roboty ze zdolnością do naprawy innych robotów czy wytwarzania części zamiennych miały łatwiej pozyskać dane surowce bez nadmiarowych wydatków energii, a zarazem jeżeli mają do tego odpowiednio dużo czasu. I tutaj, jeżeli się nam miesza z tym gruntem taka ilość tych obiektów kosmicznych, to nam trochę się rozpada cała koncepcja tego braku zawłaszczenia, ponieważ jeżeli normalnie nie mieliśmy roszczeń suwerenności, dlatego że oddzieliliśmy kopalinę od złoża, oczywiście możemy to przyjąć. Możemy przyjąć, że każdy obiekt kosmiczny, nawet trwale związany z gruntem, jest mobilny, ponieważ no, to jest taka fikcja, że każdy obiekt kosmiczny jest mobilną jurysdykcją, więc nawet jakby on był umieszczony w tunelu lawowym, on też się liczy jako mobilny, nie wiem, może względem Ziemi, bo i tak prawo kosmiczne jest dosyć antykopernikańskie, czy też geocentryczne, ma ten przestrzeń kosmiczna zaczyna się od tego, co jest poza Ziemią, a atmosfera marsjańska jest no, ciałem niebieskim, ale też to już jest kosmos i wiecie Państwo sami. W każdym razie w tym momencie
coś się trwale faktycznie się wiąże z gruntem. My nie jesteśmy w stanie w pewnym momencie oddzielić od gruntu tych organizmów i ich wytworu tak naprawdę, czyli tej gleby, czy też nawet robotów tej gleby, jakkolwiek byśmy to patrzyli. W każdym razie byłby to oczywiście, pomijając całą kwestię wykonalności, jak ciężko byłoby wykonać takie rozwiązania na przykład na otwartej przestrzeni takiej, jaką jest Księżyc. Natomiast z punktu widzenia prawa kosmicznego byłoby to no, przynajmniej powodem wielkich zmian regulacyjnych, ponieważ w tym momencie faktycznie sobie zawłaszczyliśmy cały kawałek ziemi, chyba że po prostu traktujemy to tak jak oddzielenie kopaliny, taką część, tylko w tym momencie musimy zaznaczyć, gdzie się kończy ten nasz industrial forming, na jakiej głębokości. No i oczywiście już całkowicie kończąc, trzeba też, tak jak z alternatywną biochemią, niestety alternatywna biochemia mi tu jeszcze raz wskoczyła, więc powtarzając, że jest problem traktowania takiego organizmu jako wynalazek czy biotechnologiczny, czy urządzenie, czy rozwiązanie chemiczne o pewnych zdolnościach, na przykład self-assemblingu, znaczy samoskładania, czy samoreplikacji, ponieważ to wszystko nie jest, jakby to powiedzieć, nie to, co się replikuje lub to, co się samoskłada, niekoniecznie jest organizmem żywym, już nie mówiąc o prionach, na których niestety się niezbyt znam, ale już mi wyjaśniono pewne ich specyficzne funkcje, przynajmniej i zastosowanie, i patentowalność tych, które mają na przykład alternatywny folding. Oczywiście też jest problem zastrzegania i oczywistości, tak jak już powiedziałem, że jeżeli to jest alternatywna biochemia, to no, pytanie też, co my dokładnie zastrzegamy, czy to, co naturalnie występuje w tym organizmie, czy to, czego się nauczyliśmy to manipulować, bo jeżeli coś, co się nauczyliśmy manipulować i to jest nasza inwencja, to już jak najbardziej byśmy mieli z czym iść do urzędu patentowego. Natomiast jeżeli my po prostu to znaleźliśmy, to nawet można mieć problemy, jeżeli to jest alternatywna biochemia, czy my izolujemy materiał biologiczny. Tak, no i oczywiście to wskazanie zastosowania przemysłowego, jak powiedziałem, nie wszystko, co byśmy znaleźli w przestrzeni kosmicznej, miałoby jakieś znaczenie przemysłowe, aczkolwiek, jakby to powiedzieć, jakiś czas temu czytałem fajne opowiadanie Paula Macaulaya, tak od razu powiem, hard science fiction. Paul Macaulay bardzo fajnie pisze właśnie o ekosystemach na szerszych habitatach. W każdym razie tam było między innymi też ze znalezieniem chemoautotrofów występujących wewnątrz właśnie asteroidy, które mogłyby się nadawać właśnie do górnictwa kosmicznego. Nie będę zdradzał fabuły, ale jest tam bardzo fajne właśnie ścieranie się przemysłu i patentów z tym właśnie etosem nauki i etosem badacza i też etyką. Więc polecić jak najbardziej mogę. No w każdym razie mówię, że tam akurat znaleźli chemoautotrofy, które się nadawały do właśnie takiego space miningu wewnątrz, znaczy wewnątrz ciał niebieskich, ponieważ nie były zależne od światła słonecznego, od którego były zależne syntetyczne organizmy, których normalnie używali. No i oczywiście tam też były problemy ze skażeniem całych ciał niebieskich i tego, jak się czasami rozpyliły takie organizmy i zjadały habitaty. To oczywiście wiem, że w tym momencie mówię o fantastyce, ale we własnej pracy akademickiej też poruszałem temat tego, co jeżeli by, że właśnie jednym z argumentów za tym, żeby nawet małe nanoboty, znaczy nie nano, tylko mikroboty, były traktowane jako obiekt kosmiczny i nawet organizmy żywe mogłyby też być traktowane jako forma obiektu kosmicznego, to jest między innymi dlatego, że w przypadku, jeżeli by się gdzieś rozpyliły i zaczęłyby przetrawiać czyjś obiekt kosmiczny, to ta osoba musi mieć pewność, że wie, kogo pozwać. Bo oczywiście, że może powiedzieć, że tamten przecież ma hodowlę. To on może zawsze się wypiera, ale jak żaba błota, że ale to nie jest moja hodowla, to panie, to nie jest moja ręka. Ja wiem, mówię to żartobliwie, ale niestety tak to czasami bywa. Nie każdy będzie chciał wziąć na siebie odpowiedzialność, szczególnie jeżeli to będzie podmiot, który ryzykuje naprawdę duże pieniądze za to, że czegoś nie dopilnował.
I na tym w sumie możemy tak naprawdę skończyć. Dziękuję Państwu za uwagę.